zerowy by nie dostał wyboru. Otóż żądamy dzisiaj dymisji. Również dlatego, że my nie wiemy, jakimi intencjami pan minister zdrowia, pan Szumowski się kieruje, kiedy on wprowadza kolejne obostrzenia wojskowe. Bo na początku mówił, że maseczki nic nie dają. Później mówi, że maseczki trzeba nosić i tak. Czy to przypadek, czy to znajomy jego, narciarz sprzedawał te maseczki? Być może dlatego powiedział, żeby te nazywane maseczki trzeba zakupić. Nie znamy prawdziwych intencji. Tym bardziej w pandemii, jeśli chodzi o życie i zdrowie ludzi, to musi być człowiek, do którego jest pełne zaufanie. A do niego straciliśmy my wszyscy. Polacy po prostu zaufanie. Bo dla nich po prostu pieniądze, biznes. Biznes rodziny jest ważniejszy naszym zdaniem niż zdrowie życia. Dlatego będziemy wnioskowali dzisiaj o odwołanie pana ministra Szumowskiego i konsekwentnie do końca ujawnienia jego i premiera Morawieckiego, który również przypisał na żonę majątku. Musi to być transparentne. Nie może być tak, że najważniejsze osoby w Polsce kryją się za swoimi żonami i przepisują ogromne majątki. Przypomnę, premier Morawiecki zakupił od Góry ziemię za 70 milionów. Dzisiaj warta jest 700 milionów. Pytamy, jak to się stało? Dlaczego tego nie ma?